Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na terenie gminy Widawa. Nazywam się Michał Włodarczyk, jestem wójtem tej pięknej gminy, którą Państwo macie okazję dzisiaj zobaczyć i którą mam zaszczyt Państwu zaprezentować. Za nami, jak Państwo widzicie, bardzo cenny zabytek kultury. To jest, proszę Państwa, historia naszej gminy. To piękny barokowy kościół z początku XVII wieku. Ten kościół pełni obecnie rolę kościoła parafialnego. Jest to kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego. W gminie Widawie, Szanowni Państwo, tych kościołów w przeszłości było kilka. Z tych, które się zachowały, jest jeszcze kościół Świętego Marcina. Nieopodal tutaj, po lewej mojej stronie, ten kościół pełnił przez długie lata rolę kościoła parafialnego. Pochodzi z połowy XV wieku. Niestety w pożarze w 1802 roku został prawie niemalże doszczętnie zniszczony, odbudowany w połowie XIX wieku. Na terenie naszej gminy znajduje się park krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. Zajmuje on powierzchnię ponad 55% ogólnej powierzchni gminy. Park ten został powołany ze względu na ochronę bardzo wysokich wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Nasza gmina jest gminą niezwykle urokliwą. Znajdują się bardzo ciekawe zakątki przyrody, rezerwaty, rezerwat Winnica, który znajduje się, proszę Państwa, w dolinie rzeki Warty. Znajdują się tam wychodnie wapieni jurajskich, bowiem w zamierzchłych czasach był wydobywany wapień i wypalany w nieczynnych już wapiennikach. Gmina Widawa posiada bardzo bogatą historię. Początki Widawy to jest XV wiek. W 1388 roku król polski Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie tejże miejscowości. Na początku XVII wieku została powołana Akademia Widawska, która była filią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety w tym pożarze w 1802 roku spłonęła doszczętnie razem z księgozbiorem. W dniu 15 sierpnia, jak co roku, odbywają się na terenie gminy Widawa uroczystości związane z Dniami Widawy. W tym roku przybędą do nas motocykliści na czwarty zlot motocyklowy. Jest to tradycja zapoczątkowana przez poprzednika i będzie kultywowana przez najbliższe lata. W tym zlocie motocyklowym biorą udział motocykliści z terenu całej Polski. Jest to liczba kilkuset osób. Także wszystkich bardzo zapraszam.